Przede wszystkim, znowu pomyślałem, odcinek Baldur's Gate 3. Zazwyczaj tyle słyszę z tej głównej muzyki w menu, kiedy włączam grę i chcę szybko załadować grę. Słyszę tylko... To szkoda, bo cała reszta muzyki, poza pierwszymi 30 sekundami, jest fajna, jest epicka i chciałbym jej słuchać, ale jeżeli tylko siedzę w głównym menu jakieś 10 sekund, czyli tyle, żeby wybrać save do załadowania, to jedyne co słyszę to... Dlaczego? Dlaczego? Dobra, nieważne. Wracamy do naszej opowieści, a raczej do domu ozdrowicieli. Ponieważ chcę zobaczyć, co rodzice mają nam do powiedzenia. Aneduolike fake, dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Regards you lifelessly. Jak zginąłeś? Surgeon. Sisters. Okej. No przynajmniej cię pomściliśmy. Dlaczego znalazłeś się w tym miejscu? Zevlor. Betrayed. Gdzie jest Zevlor teraz? The corpse remains silent. It does not know. Przypomnij mi, kim jesteś? Lok. Husband to Gumira. Father to Arabella. Skąd jesteś? No to nie ma znaczenia. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okej. Myślałem, że będzie miał coś do powiedzenia swojej córeczce. Wygląda na to, że nie. Co ciekawe, raz próbowałem też używić mamusię i mamusia nie miała nic do powiedzenia, więc... Czy chcemy teraz tak? Myślę, że teraz chcemy wrócić do obozu. I przekazać smutne wieści Arabeli. No, na to, że już znalazła sobie nowego przyjaciela. Cześć. Wybacz, że przeszkadzam. I made it. Easy peasy. You find mum and pops? Tak, znalazłem. Słuchaj, czy twoi rodzice są bogaci? Jeżeli tak, to mam dobrą wiadomość. Jesteś już bogata. A jeżeli nie, to... Dobra. Brak mi słów. Oni odeszli, Arabello. Przykro mi. No. I don't believe you. Chciałbym, by to była tylko bajka, ale tak nie jest. Mówią prawdę. They'd never leave me. They promised. Get away from me. Go. Okej. Marnie ma coś do powiedzenia na temat Arabeli? Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on my quest, seeking the comforts of the flesh. Spadaj. Co proszę? Recall that in time all becomes dust and bone. Okej. Marnie miał coś jeszcze Fate do powiedzenia. Spins along. Dost thou require a new ally? Nie. Po prostu nam zazdrości, że mamy z kim dzielić noże w
łoże w nocy, czy coś takiego. To chyba tyle. Dobra. Czas na odpoczynek. Przy okazji nie gadaliśmy ostatnio z naszym niedźwiadkiem. Tu jesteś. Camp life seems to suit the young owlbear. His coat of feathers seems fuller. His eyes look bright and inquisitive. Ogość. Dobra. Nic więcej nie widzę, żebyśmy mieli do pogadania. Chyba, że serduszko ma coś do pogadania. That's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Ty, ja łączę na coś szczególnego. But go ahead. Mam wrażenie, że ostatnio coś cię pochłania. Nie chcę, żebyśmy się od siebie oddalili. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well... then there should be more time for us. Okej. Okay. Nic więcej nie mamy do pogadania. To... prześpijmy się. No i dobra. Standardowy zestaw czarów na dzień dobry. Yes. Właśnie. Niestety ten hełm liczy się za lekki pancerz. Więc mimo to, że mi się bardzo podoba, to nie jesteśmy w stanie go używać. Musimy powrócić do naszego poprzedniego hełmu. Jego mamy tutaj. Dobra. Razem nie zapomnę o związaniu broni. Dobra, zobaczmy, czy... Arabella... przetrawiła to jakoś. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. Listen, dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being. Balance. Marni, ty to umiesz pocieszać ludzi. They're dead! I can't! Balance! Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. Czy co? Dlaczego nie? Nie wysyłam jej przecież samej. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. The Weave knows thy purpose. It will guide thee, if thou dost listen. Tak, tylko wsłuchaj się w szepty mocy, znaczy splotu i podążaj za nim. Nie. Nie odpędzę cię. Thou must. I... Okej.
as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Okej. Cokolwiek to miało znaczyć? Dostaliśmy pierścień ostrza, ostrze cienia. Przywołaj do ręki cienisty miecz krótki, który zadaje 2 do 16 obrażeń psychicznych. To są duże obrażenia. Problem jest taki, że u nas nikt nie korzysta z krótkich mieczy. Will nie umie, ja nie potrzebuję. Więc fajny przedmiot, ale nam się nie przyda. Może gdybyśmy nie wygonili Lucyfera z drużyny, to może jemu by się to przydało. Dobra, była coś mowa o tym, że... jej moce są moimi mocami? Cieniste oplątanie Arabeli. Oplątujesz nieumarłych oraz istoty cienia. Do następnego długiego odcinka. Okej. Ciekawe. Oplątanie co robi? Dotknięta istota nie może się poruszyć. Testy ataku przeciwko niej otrzymują ułatwienie. Natomiast testy ataku i rzuty obronne na zręczność istoty otrzymują utrudnienie. Okej, to może się gdzieś przydać w jednym miejscu. Ale dobra. Póki co uciekamy. Nic więcej tu już nie mamy do zrobienia. Nie, mam jeszcze. Will? Chyba nie. Dobra, mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia w obozie. Mianowicie druid Halsin. Jakkolwiek on by się nie znajdował. Tutaj? Tutaj. Halsin, co tam słychać? Thaniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Czy da się to odwrócić? Perhaps. If we can find Thaniel's lost half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. A jak już odnajdziemy istotę Thaniela, co wtedy? In truth, I'm not sure. This is beyond all reckoning. It's still part of Thaniel deep down, but it may not recognize that, or want to recognize that. Perhaps it can be reasoned with, but I'm not hopeful. Reason is not something that thrives amidst the Shadow Curse. Ktoś ma pomysł, jak znaleźć brakującą połowę? No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness, wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, I saw just the sort before. Not long after we first came within reach of the Shadow Curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time.
There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Te dwie ostatnie kwestie wyraźnie brzmią, jakby były dogrywane później. Może po premierze uznali, że ciężko było znaleźć tą lokację i dograli dwie kwestie, że teraz ci zaznaczymy ją na mapie. Nie wiem. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything. Just say the word. Okay. Przełącz się do mnie. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. Ciekawe. Myślałem, że przez całą grę będziemy dostawać tylko zarobaczonych towarzyszy. Okazuje się, że również inne postacie mogą do nas w końcu dołączyć. To fajnie, fajnie. Fajna by była opcja, ale nie zamierzam zmieniać naszej drużyny. Myślę, że to, co mamy póki co, bardzo dobrze się działa. Masons here thought they were building something to last. How wrong they were. Dobra. Mamy dużo rzeczy jeszcze do pozwiedzania. Zanim wrócimy do Redwyn, myślę, że chcemy zbadać większość tego obszaru. Then some Masons were more blessed still, if they could put their talents to use elsewhere. Perhaps some of their work even graces Baldur's Gate. Okej. Tak, pozwiedzamy całą tą lokację, poeksplorujemy ją całą, zanim przejdziemy się dalej. Ale na razie idźmy do tego zadania, co dostaliśmy. Okej, koło was już przechodziliśmy. Chyba tędy musimy iść. Na górę? Chyba tak. Drugar. Tak wysoko nie doskoczymy do niego. To było miejsce zasadzki? Tak. To nieważne. Chyba tędy. Chyba. Zobaczmy. O! To jest punkt orientacyjny. Tutaj jest już miejsce, którego szukamy. Let's have a look. She was no fun. All I wanted was to play. Okej, chyba znaleźliśmy naszą brakującą połówkę. Siekiera taty. Boo! I scared you. I saw it. Nobody beats me at hide and seek. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. Will you play with me? Kim jesteś? I'm Oliver. I'm 7. Will you play with me? Chcesz się pobawić? Dobra. All right. I'll hide
and you seek. Find me, and you win. Proste. Co jeśli cię nie znajdę? Then you lose. Bardzo złowieszczy sposób, żeby to powiedzieć. Brzmi jakby tak sugerował, że wtedy umrzesz. No zobaczymy. Dobra. Get ready. And no cheating. Parcie widoczność. Właśnie. Widzę, że tu jesteś. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. Zagrajmy jeszcze raz. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. They always tried to leave before I was done with them. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Okej. Dobra. Pytanie, czy możemy się z tego wykaraskać niewidzialnością? Tak, oni są... Zostali w trybie turowym. A Gale rzucił na siebie niewidzialność. Czy może wyjść? Cześć. You're good at this. Are you sure you didn't cheat? But I can't let you think me a bad sport. Here's your prize. You'll need it. Okej. Pierścień cieni. Przejście bez śladu. Do setnego długiego odpoczynku plus 10 do testów skradania. Rozsadz wokół siebie całą cieni, który przyzna tobie twoją pierwszą. Jeżeli będziemy chcieli się gdzieś skradać, to może się przyda. Ale nie po to tu jesteśmy. Not back to glow, are you? Nobody likes a bad winner. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is I still think you might have tricked me. If you did, I'll figure it out. Wiem, kim naprawdę jesteś i gdzie naprawdę jest twoje miejsce. Musisz się znów połączyć z Danielem. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. To nie musi być trudniejsze niż jest. Nie. Czy ci się to podoba, czy nie, to nie jest twoje miejsce. Yes, I do. You can't make me do anything. I don't want to play with you anymore. He's scarpered. We'd better track him down if the shadows don't stop us first. Okej. Portal cienia. Dobra, więc tak, jest mamusia i jest tatuś. Boje mają poziom 7. Z jakiegoś powodu gra nie pozwala mi na nich teraz kliknąć. To chyba się zmieniło w patchu. Właśnie, wczoraj wszedł patch jakiś. Chyba coś pozmieniał. Aura ochronnej nicości. To są chyba takie same cienie, jak walczyliśmy wcześniej. W tej piwnicy. Możliwość na światło słoneczne. Ciekawe. Więc Oliver schronił się za kopułą nocy. Będziemy chcieli użyć odpędzania. Trzech małych i... Dobra, załapiemy czwartego. Dobra, ognia. Dobra, ten jest...
udało nam się ich obojga odpędzić, to dobrze, bo oni tutaj największy problem stanowią. Z tymi małymi... Cóż, jest problem, bo ruszają się przed Gailem. Gail najlepiej mógłby ich skasować magicznymi pociskami. W następnej turze możemy rzucić duchowych strażników. Ktokolwiek podejdzie do niej, będzie obrywał, ale póki co to wszystko. Niebiescy cienia, one chyba całkiem nieźle potrafią przywalić. O, zobaczcie. Za każdym razem jak zabijemy jednego, to jego kopuła traci punkty życia, więc możemy skupić się na zabijaniu ich. W ten sposób go odsłonić. Dobra. Gail. Pociski. Ładnie. Zostań tutaj. Will, nieziemskie uderzenie. I podejdź, może będziesz ich ciachał. Dobra, miałem nadzieję, że on odejdzie. A masz jeszcze atak dodatkowy. Miałem nadzieję, że gość ucieknie. Bo chcemy rzucić w następnej turze tych strażników. Dobra. Tak, duchowych strażników. Święte obdarzenia. Dobra, jak oni podejdą, to... trzymają obrażenia. Dobra, przy okazji możemy sprzedać parę strzałów mamusi. Tak, sprzedajmy jej, bo będzie stanowić problemy. Dobra. Liczyłem na więcej. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Jesteś poza zasięgiem. To podejdź jeszcze bliżej. Się tutaj. Może trochę poprzeszkadzajmy mamusi. Za ciemno. Może lepiej jednak nawalać w kopułę. Szybciej, jeśli szybciej ją zdejmiemy. Mamusi przy takim szansie trafienia nie mamy zbyt dużych szansy. Ale nawalajmy w kopułę. Pluszak cienia. Czy chcemy jej odpowiedzieć? W sumie czemu nie? Dobra. Ty serduszko. Posprintujesz sobie. Niestety cały twój sprint.
what now? Dobra, tatuś ma jeszcze no tyle odpędzenia. W następnej turze będziemy musieli coś z nim zrobić. Dobra, sprzedajmy jeszcze jeden strzał mamuśce. Dobra. Ciekawe, jak zabijemy mamuśkę, jak dużo obrażeń to zada kuli. Zobaczmy. Całkiem sporo. Że przerwało to ci koncentrację. Szczęście. Nie mamy już za dużo rzeczy do zrobienia, więc jeszcze odpędź ich jeszcze raz. I po wszystkim. Nie, ale możemy używać bardowskiej perswazji. Ale nie w tym przypadku. Tym razem musimy powiedzieć coś, co go przekona. Masz to, czego pragniesz, ale nie to, czego potrzebujesz, Danielu. Daniela jest twoim przyjacielem, twoim pobratyńcem, jest tobą. He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone. I didn't give up. To nie jest niczyja wina. Klątwa was rozdzieliła. Teraz możecie się na powrót zjednoczyć. But would he even want me back? I've changed. A lot. Zmiana to dobra rzecz. O to właśnie chodzi w dorastaniu. Razem staniecie się czymś więcej niż byliście dotąd. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have someone real. I'd like that. And he would too, I think. All right. I'll do it. I want to do it. Okay. Bye. And thank you for playing with me. Nie ma za co. A przyszło z cieni. Dostaliśmy inspirację. Artysta, opowieść o dwóch duszach. Możemy tutaj coś więcej przeczytać? Nie. A nie, możemy. Opowieść o dwóch duszach. Dokończ sagę o Arcie, Halsinie i Duchu Ziemi. Dobra. To tyle. Serduszko. Strzel sobie jedno leczonko. Is that blood? No, never mind. Na razie nie potrzebujemy nic odzyskiwać. Dobra, wróćmy do obozu. A właśnie, znaleźliśmy się z powrotem tutaj, miasteczko Ritwin. Nie patrzyliśmy wcześniej na tą. Thorm był kiedyś Selunitą. Ciekawe. That might be worth a look. Was that a click I heard? There's something about these plaques. Okay. Here we go. Something over there. Jakiś klik, mówisz?
Dobre pytanie. Nad nie chciałam nic zrobić przez przypadek. Tutaj się otworzyło. Ciekawe. W każdym razie jak spojrzymy na te tabliczki, to one się układają w tekst. Pani utraty. Nasza pani utraty. Momencik. Nasza pani utraty, władczyni cierpienia, gdy noc zapadnie, torm powstanie. Myślałem, że to gdzieś indziej będzie potrzebne, ale... Not even a whiff of cursing here. It's nice to breathe easy. Selunickie. Szarańskie saktuarium, okej, okay, myślałem, że selunickie. Serduszko, coś powiesz nam o tym? Do you accept Shah's test of your intellect? Momencik, zapiszę. Może Gayla do tego użyjmy. Do you accept Shah's test of your intellect? Rzut obronny na inteligencję. Skin głową przytłaczająco. Niesprawdzony umysł to mętwy umysł. Dobra. Zmieniasz odporność. Możesz sam się jeszcze pobłogosławić. Zróbmy tak. Dobra. Nawet niepotrzebne nam dodatkowe błogosławieństwo. You feel a small pulse of energy race up your spine and a strange sensation of acceptance. Okej. What to do? Zaświeciło się coś. Moving in. Do you think yourself wise enough to be granted Shah's blessing? Ja nie, ale mamy kogoś, kto powinien być. Do you think yourself wise enough to be granted Shah's Cleric Shar. Pokornie pochyl głowę. Jesteś mądry, jeśli Shah tak uzna. Nie rozumiesz, jeśli ona tak uzna. A warm swell rises through you. Acceptance. You are worthy. Dobra. No one back home will ever be. Chyba jeszcze trzecią tabliczkę. Are you bold of heart and sharp of tongue? Can you turn any and all to the Dark Lady's cause? To jest tym razem na charyzmę. Uśmiechnij się z przekąsem. Oczywiście, to w ogóle nie ulega kwestii. Chcemy sobie dodać bonus. Ta. Raczej. O! To jest. Nie zużywa komórki. Czy jak jest darmowe, to używajmy, dobra. Dobra, wszyscy ładnie rzucali, a ja oczywiście. Dobra. Nie oszukujmy, użyjmy inspiracji. Confidence surges through you. You feel like there is nothing you can't do, no one you can't win over. The statue seems to agree and approve. At the ready. Ostrzenie ciemności. Jedną inspirację zużyliśmy, jedną dostaliśmy. Serduszku, podnieś to, bo wygląda na to, że to powinno być w moim stylu. An altar to Shah. It appears to seek prey and a blood offering. Your blood.
Kleryk Szar, weź sztylet wyrecytując mądrość Szar i zaoferuj krew z ramienia. Sztylet wygląda jak krótki miecz. Poznając miejscowe obyczaje. Okej. Okay. Coś jeszcze można zrobić z tym? Nikomu nie będzie tęsknią za tym sztyletem? Weź go. Wygląda na to, że będzie komuś tęskno. Dobra, dostaliśmy jakieś dodatkowo mikstury. Momencik. Jak wasza zręczność? Niezbyt duża. KP jako takie, aura ochrony. Premie do rzutów obronnych. Duże odporności poza światłem. Dobra. Wyłączyłem oplątanie. A nie, to jest Gail, powinien mieć oplątanie. A tak, czy nadal mamy jeszcze tłuszcz? Mamy butelki z tłuszczem. Więc mam nadzieję, że im to trochę przeszkodzi. Parcie tłuszcz. Dlaczego to odparłeś? Wyrzuciłeś 19. I macie duże rzuty obronne, więc tak mała szansa, że to się powiedzie. Okej. Eurydykcja Pani Nocy. Postać wzbudziła uznanie Szar, dając dowód pomagającej błyskotliwości, dopóki nie przystanie na długi odpoczynek, czy premię plus 5 do inteligencji. Ciekawe. W takim razie... Kula ognia. Tak, skoro mają duże rzuty obronne, to pajęczyna też pewnie niewiele im by zrobiła. Ale mają też odporność na... Ogień. Światła nie mam obrażeń, więc... Z 5, momencik. Tak, ty. Plus 0. Dobra, spróbujmy pajęczynę w takim razie. Dobra, jego się udało motać, to jest dobra wiadomość. Więc musimy się skupić na tamtym gościu. Zasadźmy mu mój pocisk wiodący. Dobra. Przeklnijmy go, no nie możemy go przeklnąć. Tak, zużyłem czary. W takim razie... Cyk, cyk. Troszkę zablokowana. Momencik, dlaczego ty nie możesz się ruszyć? A nie, możesz się ruszyć, tylko... Fasie, dobra. Dobra. No bloom, all doom. Gail, schowaj się. Ty podejdź gdzieś tutaj.
Możemy... Nie, tu akcję dodatkowo, nie możemy już nic więcej przywołać. Dobra, możesz spróbować też ognistą tarczę, czemu by nie. Dobra. Tęga Inkwizytora. Twój rzut na mądrość nie jest zbyt dobry, aczkolwiek nie dosięgnę cię z tym. Dobra, co możemy jeszcze wam zrobić? W jaki sposób przeszkodzić? Może użyjmy osłony witalności. Wydaje się, że będziemy potrzebowali sporo leczenia. Dobra. Au. No i dobra. Oczywiście teraz nie możemy, bo mamy utrudnienie zagrożenia. 65% to całkiem nieźle. Dobra, chyba będziemy ładować w niego magiczne pociski, skoro na inne rzeczy ma odporność. Dobra. I puknij sobie potkę. Dobra, użyjmy duchowych strażników. Trochę zada obrażeń. Dodatkowo młot. Dobra, i schowaj się. Chociaż nie, on już, tamten już strzelał. Momencik. O! Nie, to chciałem. Wychodzę z zasięgu i wchodzę, to ponownie mu zadaję obrażenie? Chyba nie, dobra. Nieważne. Dobra. Coś jeszcze możemy zrobić? Chyba nie. 42% trochę za mało. Atakuj tego gościa. Ej, to nie fair. Dwa trafienia krytyczne, serio? Dobra, koncentracja przerwana. A na pewno będziemy chcieli się uzdrowić. Nie stać mnie już na kolejnych duchowych strażników. Creator, destroyer.
Szkoda, że nie możemy zająć się za bardzo tym magiem. A co gdybyśmy chociaż tego gościa byli w stanie ściągnąć? Ładnie. Dobra. Magiczne pociski albo... Momencik. A jak z dźwiękiem? Masz również odporność na dźwięk. Czy kwas płonie? Nie jestem pewien. Dobra, chyba najlepiej będzie kulę ognia im zasadzić. Gdzieś tutaj blisko, żeby przypadkiem przedmiotów nie poniszczyć. My jesteśmy odporni, więc to nas nie zaboli. 32 punkty obrażeń pomimo odporności, to bardzo dobrze. Dobra. Jeden atak na tego gościa. Jeden na tego. Dobra. Osłona witalności nadal mam aktywną. Na szczęście to nie wymagało koncentracji. Dobra, spróbuj tego temu gościowi przywalić. Super. Mam nadzieję, że on się skupi na tobie. Dobra. Nie może reagować w szumienie i straciliśmy akcji. Dobra, ale możesz się uleczyć. Za 3. Pięknie. Dobra, i to tyle, co możesz zrobić. Dobra. Moglibyśmy szybko zdjąć tego gościa, by przestał nam już tu mieszać. Dobra. Jeszcze pocisk wiodący drugiego poziomu. Momencik. Pierwszego ile zadaje? 4 do 24. Więc pierwszego poziomu powinien go zabić. Ekstra? Oj, sorry. Dobra, i szybkie leczonko na mnie. Will ma jeszcze parę punktów życia. Dobra, no to co? Bez motania więcej. Możesz jeszcze jakiegoś użyć przedmiotu. Nie, po prostu w niego nawalaj. Nie ma dobre rzuty na koncentrację. Może zdążysz jeszcze przylecieć tutaj. Dobra. Will, wstawaj. To jego skakanie jest dosyć irytujące.
Rzut na kondycję prawie na pewno się nie uda. Nothing important is ever easy. Rzut na mądrość pewnie też się prawie na pewno nie uda. Plus 5. Ma tą aurę, która daje mu dobre rzuty obronne. Możemy spróbować go rozkruć. Albo... paraliżujący strzał zmniejsza szybkość, to nie ma znaczenia, bo on i tak się teleportuje. Cieniste oplątanie. Dobra, to się przyda. Oplątałem parę więcej osób niż planowałem. Podejdź tutaj. Ty możesz go uzdrowić. Dobra. To push my luck again. Battle favors the fearless. Death is but a word away. To zaryzykuje atak. To w ogóle go nie oplątało. Tylko nas oplątało. Dobra, zrób sobie ochronę przed orężem. By postanowił ciebie atakować. Dobra, ty podleć tutaj. Możesz go zaatakować. W końcu koncentracja przerwana. Jeszcze znaki łowcy możesz też nakładać? Dobra. W przewodnym łotem. Pocisk wiodący. Nie, bo cel znajduje się za blisko. Co gdybyś odeszła trochę? Teraz pocisk wiodący. To nam pomoże. Fiu! Dobra. Co tak właściwie dostaliśmy? Rytualny sztylet. Plus 1, plus 1 K4 nekrotyczny. Może trochę lepsze od tego sztyletu Willa, który ucisza przeciwnika. Przejść do 15. Dobra. Będziemy mieli pod uwagę, że on jakby co ma również zmianę. Tylko jakieś rzeczy jeszcze dostaliśmy. How much further can I go? What's inside? Z jakiegoś powodu tylko Will awansował. Dlatego, że inspiracje jemu tylko dawały doświadczenie i... A mikstura anielskiego wytchnienia? Nie wiem, co to znaczy. Zwój plagi. Zwój ożywienia. Wypij, aby zapaść głęboki, regenerujący sen. Budzisz się po dwóch turach, zyskując korzyści z krótkiego odpoczynku oraz odzyskujesz komórki czasu pierwszego, drugiego poziomu efektu. Nie zostaną przyznane, jeżeli zbudzisz się przed upływem czasu działania mikstury i zwój plagi. Ciekawe. Dobra, to
To na razie myślę, że tyle. Zróbmy sobie jeszcze krótki odpoczynek. Aczkolwiek tyle czarów zużyliśmy, że raczej będziemy musieli sobie zrobić długi odpoczynek. No i dobra. Na razie to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!